earlier today had a conversation and asked Joseph to join us tonight. Dzisiaj miałam konwersację, była duchową, i zaprosiłam ostatecznie Józefa. And as we talked also in previous days, each one of them have experienced in their life stages of being away from their very convenient, safe home. Tak jak mówiliśmy w poprzednich spotkaniach, że każdy z nich w pewnym momencie swojego życia miał jakiś etap bycia daleko od domu. Stages of some kind of insecurity. Pewne etapy niepewności. Like we feel insecurity whether we will be loud enough to be louder than those on the ground. Yeah, it's a bit more than loud enough, but it's kind of contradicts our ona mówi, że to klaskanie na dole i impreza, która się tam rozkręca, trochę jest no, w przeciwieństwie z kolei do tego, co my tu planujemy i tego nastroju, ale będziemy próbować. Or maybe not, or maybe just pause for a while. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego odzienie, długą szatę z rękawami, którą miał na sobie, i powchrzuciwszy go, wrzucili do studni. Studnia ta była pusta, bez wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, podniósłszy oczy, ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywice i olejki pachnące. Ciągnęli oni, wioząc to do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci: cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom. Nie podnośmy ręki na niego, wszak jest on naszym bratem. I usłuchali go bracia. I gdy kupcy Madianicy miali, bracia wyciągnąwszy śpiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za 20 sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. So as I thought about Joseph and about the stories you are going to be hearing today. Tak więc, kiedy myślałam o Józefie i historiach, które będą opowiadane dzisiaj, many senses, a lot of the
pain and memories that you'll be hearing connected to this kind of sense of betrayal. Wiele uczucia bólu przenikającego przez te opowieści, przenikającego poczucia zdrady. Because these people who were living here felt in a certain way that they were betrayed. Their brothers didn't come to help them. On the contrary. Bo ludzie, którzy tutaj mieszkali, poczuli się właśnie zdradzeni, bo ich bracia nie przyszli im z pomocą w potrzebie, ale wręcz zrobili coś odwrotnego. But even in the very harsh, unforgiving story of Shuta Padman that usłyszymy bardzo trudną historię związaną z problemem przebaczenia Juty Hartman. At one point in her unsafe journey, she finds one of Judea kind of person. I Juda of person. Kind of a Juda person. Więc na pewnym etapie swojego życia ona spotyka osobę typu Judy, jednego z tych braci, który jakby spowodował, że Józef nie umarł, tylko został sprzedany. Przeżył, ale też nie było to dobre. A person that helped her to get from Anna to Warszawa on her very unsafe way during the war. Osoba, która pomogła jej dostać się właśnie z Warszawy do Radomia na jej bardzo, bardzo niebezpiecznej drodze. So I think that in many, many cases among the people, there were these people who their conscience couldn't let them just give their brothers away. I w tej społeczności znalazły się, w ogóle w społecznościach zawsze znajdowały się takie osoby, które jednak miały na tyle, odczuwały potrzebę sumienia, żeby nie pozwolić na zagładę swoich braci. And Joseph in spiritual Judaism also brings with him connection. Józef w duchowości judaizmu przynosi zjednoczenie, połączenie. So I would like to invite Joseph to our Sukkot and hope that he will bring back the connection. Dlatego właśnie chciałem zaprosić do namiotu dzisiaj Józefa po to, żeby przywrócił tą jedność. Więc tradycyjnie zrobimy to po aramejsku, później po hebrajsku, a później przetłumaczymy. אז המדל הסעודתי הוא שביזים אלהים אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. ומתום לך יוסף ושביזה אליי, תכתיב ימי ועמך הכל ושביזה אלהים אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון ודוד. בבקשה ממך, יוסף, אורחי העליון, שתשב ימי ועמך כל האורחים העליונים. Actually, it says, please, I'm going to invite you, Joseph, to be with all the respected guests. Tak więc mówi on te teksty, proszę Józefie, zwróć się, żeby być z nami i z wszystkimi wspaniałymi gośćmi. Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, Mojżeszem, Aaronem i Dawidem. Our Bible also said that only if we have guests with us, we can be happy. Gdyż w Biblii jest powiedziane, że tylko wtedy, kiedy mamy gości z nami, możemy być szczęśliwi. Thank you again for coming and makes us happy. Także po raz kolejny dziękujemy Wam za przybycie i uczynienie nas szczęśliwymi.